Druga księga Samuela, 14 rozdział, 14 werset. My bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać. Druga księga Samuela, 14 rozdział, 14 werset. Można powiedzieć, że my jako ludzie mamy genetycznie zaprogramowaną śmierć. Tak samo jest w przyrodzie. Bambus rośnie szybciej niż jakakolwiek inna roślina. Posiada jednak zagadkową cechę. W zależności od gatunku kwitnie co 80 do 140 lat, a potem obumiera. W 1910 roku botanik Ernst Henry Wilson, żyjący w latach 1876 do 1930, odkrył w Chinach nowy gatunek bambusa, wykopał sadzonkę i zabrał ze sobą. Ponieważ gatunek ten nie tworzył niepożądanych rozłogów, stał się popularną rośliną ozdobną w ogrodach angielskich. Przez dziesięciolecia rósł niepozornie, aż wszystkie 30 milionów okazów pochodzących od pierwotnego drzewka, powstałych w wyniku podziału, osiągnęło swoją godzinę X między jesienią 1995 a latem 1996. Zakwitły na krótko, a potem pousychały. Nie można ich było uratować przez podlewanie, nawożenie lub przycinanie. Wszystkie obumarły genetycznie zaprogramowaną śmiercią. Do dziś nikt nie wie, gdzie w genomie tej rośliny tyka ten zegar. Człowiek także musi umrzeć, prędzej czy później. I żadne badania ani medycyna nie mogą i nie zmienią tego. Bóg powiedział do pierwszej pary ludzkiej: z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Adam i Ewa zjedli i zaprogramowana genetycznie śmierć nastąpiła. Grzech przyszedł na świat przez nieposłuszeństwo, a śmierć przez grzech, który rozprzestrzenił się na wszystkich ludzi, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Tak mówi pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, 17 werset oraz list do Rzymian, piąty rozdział, werset 12. Ludzie badają genom bambusa. W człowieku sam Bóg wskazał rozwiązanie. Pan Jezus Chrystus mówi: jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 25 werset. Jedynie Pan Jezus ratuje od wiecznej śmierci. Tylko On daje ludziom nadzieję i życie wieczne. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, gdyż tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.